A teraz zapraszam na kilka dalszych wiadomości z Polski przygotowanych przez Telewizję Trwam. W środę po dwudniowej przerwie obrady wznowił Sejm, w którym coraz wyraźniej widać, że jedyną partią opozycyjną staje się Prawo i Sprawiedliwość. Ustalono skład Trybunału, stałą liczbę członków speckomisji i pomimo sprzeciwu PiSu kilka komisji zlikwidowano. 5 czy 7? To pytanie nie bez znaczenia, bo chodzi o ilość posłów w jednej z najbardziej prestiżowych komisji. Komisji do spraw służb specjalnych. Jej członkowie mają dostęp do ściśle tajnych informacji. Nic dziwnego, że zainteresowanie nią jest spore. To jest komisja na przedmiotem zainteresowania, której stają się najważniejsze sprawy, także zarzuty o charakterze karnym, zarzuty o charakterze politycznym. Szef speckomisji w poprzedniej kadencji Paweł Graś z PO chce 5-osobowego składu. Uważa, że to gwarantuje dochowanie tajemnicy. Zawsze służby tłumaczyły się tym, że nie do końca chcą się dzielić różnymi informacjami, bo komisja jest za duża, bo mogą być wycieki. 5-osobowy skład komisji oznaczałby 2 przedstawicieli PO, po jednym zaś z PiSu, LiDu i PSL-u. PiS chciał, aby w komisji zasiadało 7 osób, gdyż tego nakazuje parlamentarna arytmetyka. Drugi co do wielkości klub powinien mieć bowiem 2 swoich przedstawicieli, a nie jednego jak 3-krotnie mniejsze PSL czy LiD. Układ jest czytelny. 209, 166, 53, 31. Mam pytanie, jak można to zamienić na 2, 1, 1, 1? Argumentacja ta nie przekonała jednak polityków PO, PSL-u i LiD-u. To jest skład według mnie optymalny i mały, czyli gwarantujący szczelność. Po przyjęciu 5-osobowego składu speckomisji PiS zapowiedział jej bojkot. To jest taka forma jedyna protestu cywilizowanego i demokratycznego. Kontrowersję wywołała dziś także nominacja Pawła Zalewskiego na szefa innej komisji, Komisji Spraw Zagranicznych. Sama kandydatura mogłaby nie dziwić, gdyby skonsultowano ją z władzami Prawa i Sprawiedliwości. Ale PO, która tę propozycję złożyła, liczyła jednak na rozłam w PiSie lub choćby na wyrzucenie Zalewskiego. Moim zdaniem to było działanie skierowane przeciwko PiSowi, po prostu po to, żeby u nas wprowadzać jakieś zamieszanie i skłócenie. To złamanie obowiązujących dotychczas zwyczajów sejmowych. Moja kandydatura dzisiaj w większym stopniu by dzieliła, a nie łączyła. Podejmuje decyzję o zrezygnowaniu z ubiegania się o tę pozycję. Posłowie wybierali dziś także członków 3 innych komisji: finansów, Unii Europejskiej oraz regulaminowej. Wiadomo już, że w tej kadencji Sejmu zabraknie 3 dotychczas funkcjonujących komisji: rozwoju przedsiębiorczości, pracy oraz rodziny i praw kobiet. Prezydent Lech Kaczyński spotkał się z Donaldem Tuskiem, który przedstawił mu skład swego gabinetu. Spotkanie trwało blisko prawie 1,5 godziny. Lista członków rządu Donalda Tuska jest znana od wczoraj. Znajduje się na niej m.in. Radosław Sikorski jako przyszły minister spraw zagranicznych oraz profesor Zbigniew Ćwiąkalski jako minister sprawiedliwości. Do obu kandydatów prezydent Lech Kaczyński zgłosił zastrzeżenia. Zdaniem głowy państwa Radosław Sikorski jest człowiekiem lekkomyślnym i nie nadaje się na szefa dyplomacji. Z kolei Zbigniew Ćwiąkalski był jednym z adwokatów ukrywającego się do niedawna przed wymiarem sprawiedliwości Henryka Stokłosy. Donald Tusk uznał jednak, że argumenty nie są na tyle istotne, aby zmieniać skład swojego gabinetu. Prezydent zadeklarował, że rząd zostanie zaprzysiężony w zgłoszonym składzie w piątek po 10. 13 kwietnia będziemy obchodzili Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Posłowie przyjęli specjalną uchwałę w tej sprawie oraz oddali hołd polskim oficerom pomordowanym przez NKWD. Uchwałę przyjęto przez aklamację. Dzień 13 kwietnia nie jest datą przypadkową. 13 kwietnia 1990 roku ukazało się oświadczenie sowieckiej agencji informacyjnej TASS potwierdzające, że zbrodni na polskich oficerach dokonało NKWD. To otworzyło drogę do przekazania Polsce przez Michaiła Gorbaczowa części dokumentacji związanej ze zbrodnią katyńską. Otworzyło także drogę do budowy cmentarza katyńskiego. Biznesmen Henryk Stokłosa, jeden z najbogatszych Polaków w rękach niemieckiej policji.
Byłego senatora zatrzymano niedaleko Hamburga podczas rutynowej kontroli drogowej. Nie wiadomo jeszcze, kiedy podejrzany zostanie przekazany Polsce. Polski wymiar sprawiedliwości poszukuje Henryka Stokłosa od 9 miesięcy. Od tego czasu biznesmen ukrywał się za granicą, dlatego prokuratura najpierw wysłała za nim międzynarodowy list gończy, a w sierpniu europejski nakaz aresztowania. To przyniosło efekt. Dziś nad ranem Stokłosa wpadł w ręce hamburskiej policji. Prokuratura poszukiwała Stokłosy w związku z tak zwaną aferą w Ministerstwie Finansów. Chce postawić byłemu senatorowi ponad 20 zarzutów. Najpoważniejszy dotyczy korumpowania urzędników. Dzięki powiązaniom były senator miał uzyskiwać nienależne wielomilionowe umorzenia podatków. Polska jest dla mnie przede wszystkim krajem, który... Stokłosa jest jednym z najbogatszych Polaków. W 1980 roku założył firmę utylizacji odpadów rolno-hodowlanych Farmutil. Posiada także przetwórnię przemysłu rolno-spożywczego, lokalną prasę, radio i sieci handlowe. Adwokaci Stokłosy wystąpili dwukrotnie do sądu o tak zwany list żelazny, który pozwalałby mu odpowiadać z wolnej stopy. Podczas pierwszego postępowania sąd nie dał podejrzanemu gwarancji nietykalności. Postępowanie będzie mogło się toczyć i bez listu żelaznego, bo niemiecka policja już wkrótce powinna przekazać Henryka Stokłosem Polsce. A w tej sytuacji kolejne posiedzenie sądu w sprawie listu żelaznego, które wyznaczono na 19 listopada, nie będzie miało już znaczenia. Znaczenie ma jednak fakt, że jednym z obrońców podejrzanego był profesor Zbigniew Ćwiąkalski. Kandydat PO na ministra sprawiedliwości nie widzi sprzeczności interesów, ale postanowił zrezygnować z reprezentowania Stokłosy.